Siema, to co tutaj zobaczyłem jest naprawdę popieprzone. Na starcie powiem tyle. Masz szansę skanować Blika albo Paysave'a za 50 zł, jeżeli napiszesz w komentarzu pomysł na bitwę. Bitwę na trybie underdog, bo tak sobie wymyśliłem, zostaw kończ łapkę w górę oprócz tego i subuj kanał, no bo tu może być ciekawie. W związku z czym znalazłem taką bitwę, którą stworzył sobie poker, zagrał z botem pokerem, bitwa za 40 koła i zganął po 76. Po 76 zganęli. Ja nie mam pytań, tworzę taką battle, tylko widzicie, że tutaj niby lipa, ale na szczęście jest taki jak tryb borrow, dzięki czemu ja mogę sobie pożyczyć tutaj troszeczkę kasy i dzięki temu mogę sobie zrobić taką kozacką bitwę, nie mając na to osiana. Także daję wszystko co mam, idę po stronę CT, bo czemu by też nie, wybiorę sobie bota pokera, bo liczę, że on tutaj stanie na wysokości zadania i tworzę. Zarąbaliśmy bitwę, czyli oczywiście YouTube'owy obowiązek spełniony, 24 skrzynki i trafiamy Lightning Strike'a na początku, a to jest oczywiście underdog, to jeszcze statek Lightning Strike, fakt o new. Kurde, pokaż się chyba trochę poczuł, no ale dobra. Spokojnie, tak? Jeszcze naprawdę wiele przed nami. O, M41S fight. No my potem pokerem trafimy takie dziwne... tworzymy takie dziwne duo ludzi, którzy lubią trafiać popieprzone przedmioty. Więc ja nie wiem, czy underdog był tutaj najlepszym rozwiązaniem. Bo tak to na klasyku mielibyśmy dwa koła przewagi, byłoby fajnie. A tak to trafiają bidę monstera i my wychodzimy na prowadzenie. Okej, okay, tutaj moje spekulacje się ucinają, mamy 700 przewagi. Trafiają jeszcze Hot Roda, trafiają jeszcze Bronzmorphy. Picobello. Dwa koła. Dwa koła. Dwa print streamy. Okej, okay, no dobra. Troszeczkę lepiej, skrzynka bez szału. 1000 zł ten witchcraft oczywiście kosztuje, jakby ktoś sobie zapomniał. Tymczasem 15 koła, oni mają 19. Luźno. 4 koła przewagi. Okej, okay. M9 Black Laminate za 4 koła. No i przewaga poszłaby świzdu gwizdu, gdyby też nie trafili tutaj Fuel Injector za 2 koła. No, troszeczkę nadgoniliśmy niestety. Stój, to jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135, z 1000 1350, innymi słowy 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, niekomu mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik FIACO. Co więcej, mogę się tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym krafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate Swap z kodem oczywiście FIACO. Ups. Ups, robi się bliziutko, 1300 zł jakoś przewagi, trafiamy X-Raya. I ten X-Ray nie jest jakiś niesamowity, dzięki temu, że oni trafili we dwójkę lepsze przedmioty, to my na tym wychodzimy lepiej, teraz z kolei oni, to jest naprawdę walka web w web na tych case hogach. Ale ja raz, my raz oni i trafiają Karamita Tiger Tufa, zarąbiście, dzięki temu już mamy tutaj troszeczkę oddech. I my jeszcze X-Raya w ogóle trafiliśmy, ja trafiłem X-Raya, więc to mocno, X-Ray tym razem u nich. No, w porządku i dwa koła przewagi, dwa nawet jakoś 600, więc jest w porządalu. No Bayonet, no nie jest to najfortunniejsze i Golden Dragony na sam koniec. 8 ostatnich skrzynek to Golden Dragony. No tutaj widać, że wlatują grube przedmioty, skrzynia oczywiście za dwa koła. No i mamy dwa koła niecałe, 1400 jakoś przewagi. Oj, 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 Houston robi się bardzo nieciekawie tutaj. Naprawdę się robi nieciekawie. No zaledwie tysiak różnicy. Dobra, trafiają X-Raya i Fade'y. Trafiają X-Raya i Fade'y. No nie jest to jakiś turbo top drop powalony, ale i tak. Wulkanik, ale na szczęście w battle skedzie za 6 stówek. Dobra, tyle przebolejemy jeszcze. Tyle damy radę, 5 skrzynek, tak? X-ray i dobra, i fejdy. My na tym wychodzimy lepiej, zarąbiście. Tak trzymajmy, 3 koła. 3 koła różnicy. No tutaj mocno serio zdanie. 3 golden dragony zostały. Popatrzmy na to. Okej, okay, 2 razy fejdy. No, my troszeczkę lepiej, ale bez szału. No i zobaczmy, czy tak to się zakończy. Kapibara po nich, dobra, zajebiście. Tego potrzebowaliśmy i ostatnie otwarcie. Błagam, żeby nikt tutaj nie wyleciał z czymś. 4 koła różnicy, tak? Blue Phosphor u nich, zajebiście. Let's fucking go, o to chodziło. I mamy tą battle. 57, z czego ja zganiam 15 koła. Czy jestem 5 koła na plusie, z tego jakby na to nie patrzeć. I trafiam Star Trek'a Fire Serpenta w Minimalware'ze. Mocno, mocno. No ale dobra, no przecież my tu nie będziemy teraz tak bidować. Oczywiście trzeba tutaj opędzlować sobie. Ty, oule mi się skończyły. Houston, ostatni Owl Field Tested właśnie został sprzedany, a tak dobrze szło, tyle ich było, 4 ich było. No dobra, weźmiemy sobie Witchcrafta, na oczywiście trybie na Jokerku, bo ja ostatnio bardzo lubię ten tryb. On potrafi naprawdę potężnie oddać, nie? Ale potrafi, no ale on też kosztuje, kuźwa, ty oddaj już, błagam. Błagam oddaj, bo ja naprawdę nie chcę tego przewalić. O kuźwa. To się, jest kurs kolizyjny, ale na szczęście Butterfly za 13 koła na ten. Ja mam jeszcze niewyrównane rachunki ze świnką Peppą. 4000 zł. Dziękuję, jesteśmy, no nie kwita, no bo i tak tutaj w ciul przepieprzyłem. Ale w porządku, niech będzie. Batelka, dajcie mi jakąś fajną batelkę. Czy ktoś coś może stworzył ambitnego? Tutaj na szarze coś za 6 koła. Stworzymy sobie taką. Był underdog, teraz oczywiście lecimy klasyk na 4 graczy, tak?
Ja kuźwa, ja to zgadnę. Ja ci mówię, przyjacielu. Dawno nie byłeś takich klasycznych battle, to naprawdę mocno klasycznych. Nie dość, że klasyczny to ryb, to jeszcze po prostu nie jakieś 2 na 2. Naprawdę dawno czegoś takiego nie robiliśmy. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Flip knife'sy trafiam oczywiście. Freehand, o kuźwa, ale mocniejszy. Wydawało mi się, że on jakiś... No sumie był trochę przypany. Dziwna situation. Okej, ten wyleciał z ciekawym fire serpentem. Marble fade, no nerd tutaj kuźwa mnie dominuje i to dosyć mocno. No Houston, niedobrze. Świnia Peppa, tak średnio. Witchcraft, no to jest moja skrzynia, ona mi musi dać. Ona mi musi dać, no nie musiała. Beat the monster u pokera za 4 koła. No to poker, gdzie trzech się bije, tam poker skorzystał, tak? Uhuhu, no mocno. Muszę przyznać. Let's go! What the fuck? Jak ja zgadnąłem? 7800? Ej, dosyć mocno zgadnąłem, mocno 300. Tego się spodziewałem, że ten X-ray będzie aż taki mocny. Jestem przyzwyczajony, że X-ray w battleskedzie to 2 koła w maksie. Mówię, że to zgarnę? 20 tysięcy na jednej battle, widzu. 20 tysięcy. To mi się podoba. Dajcie mi jeszcze szarę. Dajcie mi szarę, ja czuję, że dzisiaj coś na szarze jeszcze mi się uda tutaj wygrać. Ja pierdzielę, ile ludzi tu gra. A pamiętam, jak grałem na tej stronie na samym początku, jak tutaj normalnie nikogo nie było, nie? A teraz jest taki ospierdziel. Dobra, tą bitwę robię na szarze. Tworzę podobną, lecimy na szelku. Mogę 2 na 2 na szarze? Nie mogę, no to byłoby nielogiczne trochę. Ale myślałem, że w sumie nic by to nie zmieniało, no, ale tak wiecie, chciałem wiedzieć. Bot Duck, Bot Batty i Samu razem z nami się tu bawią. A jeżeli ty też chcesz się zabawić na Kaisagu, to oczywiście musisz być osobą pełnoletnią, bo tylko tacy tutaj mogą brać udział. Wtedy sobie klikasz tutaj plusik, wybierasz spośród wielu metod płatności i wpisujesz oczywiście kodzik FIACO, który daje ci 10% bonus za depozytu. I dwie skrzynie totalnie za friko na starcie, a tymczasem ta bitwa nam się turbo nie układa, no nie będę tego ukrywał. W sumie tutaj musiał polecić 40 koła, żebyśmy jakoś na tym wyszli. A po połowie... no w sumie to mamy jakoś 5 koła, więc czajcie, że to jest dosyć problematyczna sytuacja. No teraz tutaj trochę karuje towarzystwo i trafiam ze skrzyni za 600, flipa za 3200. Brąz mowy też trafiam, no tutaj trzeba ich troszkę wykajować, bo inaczej to nie już. No ale i tak tutaj będzie ciężko. In love. Bajonecik i kapibara, no dobra, to i Samu coś na szczęście trafił. No tu klasyk by wszedł mocny. To by był mocny. Fire Serpenty 2 i to i Samu z tym ładniejszym za 3,5 to jest minimalu. Well won! Ej, to i tak nawet fajna miniaturka jego była. No dobra, i Midman Danger i Samu, dobra, to ja już cofam wszystko co mówiłem o tym klasyku. Bo teraz to i Samu mnie tak wydymał, że aż by mi było przykro. Okej, okay, Karambit Fate, dobra, jednak z tym klasykiem była racja, cofamy teraz 2. I mamy 12 koła, 3 koła na plus. Let's fucking go. I to jeszcze na tym szereku, gdzie takiego dużego ryzyka nie ma. No picobello, no co tu dużo mówić, mamy naprawdę budżet od zająbania. Weźmiemy sobie, klikniemy, ale raz tylko, ok? Tylko i wyłącznie raz, 8 koła, 8500. Midman za 7,5. Ok, tysiaka straciłem, ale still, najdroższa skrzynia. Weźmy jeszcze tatę świnkę, nie, to jest mama świnka, tam była tata świnka. O kurde, 9,5 ona kosztuje? Nie, nie chcę tego już klikać. Ja wale, no i żem przewalił. Ja już kojarzę, że ona kosztuje jakoś 3 koła, a to jest taka szansa. Aha, no Wild Lotusa na gang nie. Okej. Okay. Make sense. No i mamy 3 koła. Co ja zrobiłem? Witchcrafty, dopomóżcie. No to pomóż, no nie zabierz. No zaraz mi się skręci, nie? Temu kału nawet nie już nie stać. Na szczęście mamy cashbacka, tak? To jest zajebiste tutaj na jakiejś hagurze, jak sobie grasz po prostu. To cały czas możesz sobie tego cashbacka cały czas cię nabija. Wejdziemy sobie jeszcze na event, wejdziemy, który cały czas trwa. Wejdźcie sobie koniecznie, jeżeli braliście udział we wcześniejszym evencie, bo mogliście nie ogarnąć, że te punkty wam jakby przechodzą do starego eventu. Więc można sobie fajnie wykorzystać je tutaj. Ja dla przykładu sobie wezmę saldo oczywiście, żeby tej kasa była. Hej, się musi zgadzać. Ostatnia schod mogę odebrać, tak? Dokładnie tak, wszystko calculated, to jest fuck. Dokładnie tak. No i mamy 3800, nafarmione w taki bieda sposób, ale działa, tak? Nituś, słuchaj, chłopie, kuźwa dawaj. Dziękuję, zarobiście 7 koła z 2, tak trzeba żyć, dziękuję wszystkim, to mi się podobało. Dajcie mi jakąś fajną battle jeszcze, 1700. Ktoś coś tu ambitnego stworzył może? O kurde ty. No, muszę przyznać, że odważny tutaj chłop. A jak my tutaj mamy teraz w pasce? Wygraliśmy klasyka. Wygraliśmy underdoga 2 na 2. I wygraliście, no szale to wiadomo, nie? No ale jednak tutaj słowo klucz, które się często przewijało, to wygraliśmy. W związku z powyższym postanawiam opędzlować te Crimson Kimono i coś ambitnego z tym jeszcze zrobić. Stworzymy sobie tak, słuchajcie. Stworzymy sobie tak, dajmy sobie 2 pokerki, dajmy sobie 3 snorty, dajmy sobie 3 golden dragony. Nitro Kaisak. Ale case hogi damy sobie 3 i nitro damy sobie 2. 25 koła stać? O kurde, nie stać.
To wywalimy Snortiego, Golden Dagona jednego i Case Hoga, styknie. I to gramy na trzech graczy, tylko chcę Underdoga czy Klasyka. Klasyka zgarnąłem, to Underdoga lecimy. Na trzech graczy, żeby wiecie, żeby nikt nie powiedział, że pipi, ani żeby nikt mi nie powiedział, że debil, no nie? Fine i Duck. No dobra. No dobra. Zaczynamy mocno se, na drugim miejscu, w porządku. Onitaji za 1200, najlepszy drop, yupi. Ale mi to pasuje, bo ja często wychodzę z założenia, że na początku może zostawać w tirki, a potem się wynurzyć. Teraz byłoby spoko, gdybyśmy nie trafili tego Skeletona, tylko gdyby go Duck trafił, to byłaby fajna przewaga. Tymczasem tą przewagę dzierży Duck, który ma 3 koła teraz, to już 4, a my mamy 6700. Niezbyt ciekawa situation, ale spokojnie, Golden Dragony, jak nie Golden Dragony to Nito, a jak nie Nito to Case Hog, tak? Tak jest rozkład jazdy. Fejdy za 1200, no tutaj trochę bliżej już, 2000, steel 2000. Bluff o swoim meet danger, let's fucking go. Get the fuck out teraz, jestem na prowadzeniu i kuźwa nie oddam. Nito, wiedziałem, że Nito. Kuźwa Blaze, ale oni też nie najgorzej, no właśnie. Nie no, podświetliło jemu, już się cieszyłem. O kuźwa, X-ray jeszcze z Case Hoga. No tu jest tysiak różnicy, tak? Duck Tavre, skeleton, błagam. Wystarczy fest. Wystarczy fucking fest, 45 koła, kuźwa. No i to mi się podoba i to jest zarobek, proszę państwa. Dobra, pokażę wam jeszcze, bo nie pokazywałem wam. Tutaj macie, wybieracie metody płatności, tutaj wpisujecie kod FIACO. Jak chcecie oczywiście sobie zagrać, jeżeli jesteście pełnoletni, tylko w takiej sytuacji możecie. No dzisiaj naprawdę było ciekawie. Aż pozwolę sobie na zakończenie zrobić coś takiego egzotycznego troszeczkę. Sprzedajmy sobie zatem a, te wajsy zasprzedam. Tylko i wyłącznie po to, by Case Hog. By Case Hog tutaj 8500, tak? Ja walę, zabrakło mi 2 złotych. Na szczęście jest cashback. Na szczęście jest cashback, który tutaj zawsze... Widzu, tego już mogło nie być, ale no dobra, zabawiliśmy się, bo dzisiaj profit jest przepotężny, więc mogliśmy sobie na to pozwolić. Mogliśmy? No kuźwa, mogliśmy. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że podobało i widzimy się oczywiście już jutro. Trzymaj się, strzała!